Cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku. Kolejny raz się spotykamy, siedzimy sobie razem. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o czymś innym, właściwie bardzo nawiązującym do tego, co ostatnio mówiłem. Bo jest takie niebezpieczeństwo, zawsze istnieje, jak czy masz jakichś znajomych, czy zdobywasz nowych znajomych, czy też zdobywasz inne, jakoś uwagę innych osób, starasz się kogoś poznać, że starasz się jakoś, powiedzmy, no nazwijmy to, trochę przypodobać komuś. I tak, z jednej strony ma to jakiś sens, no wiadomo, jest to powiedzenie, jeśli wejdziesz między wrony i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony można niestety troszeczkę za daleko zajść w tym. Pamiętaj zawsze o jednej rzeczy. Jak spotykasz się z innymi ludźmi, jak jesteś między innymi ludźmi, pamiętaj o tym, że twoja wartość i to, kim jesteś, tak naprawdę zawsze dla ciebie musi być najważniejsze. Dlatego też, jeżeli okaże się, że jeżeli masz, powiedzmy, dla jakichś znajomych, czy też dla jakichś osób zmienić siebie, czy też masz zmieniać siebie w takim kierunku, w jakim ty kompletnie nie chcesz tego robić, ale robisz to tylko dlatego, bo, nie wiem, ktoś ciebie nie akceptuje. Tutaj niestety smutna prawda jest taka, że nigdy do niczego to nie doprowadzi dobrego. I oczywiście nie mówię tutaj o tym, że nie masz się w ogóle zmieniać. Nie, bo to jest głupota tak naprawdę, no tkwi ciągle w tym samym, bo tylko krowa na polu się naprawdę nie zmienia. Oczywiście zmienia się, ale nigdy nie rób czegoś takiego, że ty zmieniasz się dla kogoś. I tak samo dotyczy to związków. Nie zmienia się dla kogoś. Bo prawda jest taka, jeżeli to ma być jakakolwiek zdrowa relacja, która do czegokolwiek cię doprowadzi, która da tobie jakiś plus tak naprawdę, która będzie dla ciebie jakąś wartością dodaną, to musi być relacja z kimś, kto będzie akceptował ciebie takiego, jakim jesteś, taką, jaka jesteś. I to musisz też od razu jasno mówić, czy też jasno pokazywać, bo może nie ma sensu gadania o tym, natomiast jasno pokazywać, bo sam niestety mam taką sytuację, czy też miałem taką sytuację, że po prostu osoba, która jest mi bardzo bliska i którą bardzo cenię, bardzo szanuję i bardzo zależy mi na niej, na tej osobie, wbiła sobie, czy też wbił sobie, bo to jest mój przyjaciel, do głowy, że ja się muszę zmienić, po prostu, ja się muszę zmienić. No niestety, ja się nie zmieniłem. Taki jestem, jaki jestem i powoduje to, no niestety, duże frustracje po stronie właśnie tej osoby. I zakłóca bardzo tak naprawdę naszą relację, nad czym ja bardzo ubolewam, ale no tak jest. Niestety, tak to wygląda, tak to w tym momencie jest. Dlatego też generalnie, jak budujesz jakąkolwiek relację z inną osobą, jakakolwiek by to nie była relacja, koleżeńska, przyjacielska, czy też relacja taka damsko-męska typowo, czyli już związek, albo wstęp do związku, zawsze musi to być jasno pokazane, że ty jesteś taki, czy też taka, jaka jesteś i taka będziesz. Owszem, możesz się zmieniać tak naprawdę, bo każdy chce z nas być lepszy, coraz jakiś bardziej dojrzały, coraz jakoś więcej rzeczy umieć, potrafić, radzić sobie z wieloma rzeczami, ale nigdy to nie mogą być zmiany pod kogoś naprawdę. Ja nie mogę tutaj naprawdę tego bardziej podkreślić. Nigdy, ale to nigdy kompletnie nie zmieniaj się pod kogoś, bo to jest naprawdę droga donikąd, to jest droga, którą w zależności od twojej wytrzymałości, ileś czasu wytrzymasz, ale nigdy to nie będzie droga, która spowoduje, że coś dobrego z tego wyjdzie. Zawsze skończy się frustracją, zawsze skończy się konfliktem i w wyniku tego, jeżeli nie uda się rozwiązać konfliktu, po prostu skończy się ta relacja. I znowu zostaniesz sam. Naprawdę od samego początku to jest najważniejsza rzecz. Nie zmieniaj się nigdy pod kogoś. Zmieniaj się owszem, ale dla ciebie. Jeżeli zauważysz,
bo to też jest z drugą stronę, też działa. Jeżeli będąc w relacji z kimś, z jakimiś osobami, zauważasz, że powiedzmy, pewne twoje zachowania są jakieś nienaturalne, niedobre, faktycznie nie są dobre, to tak, zmień to. Jak najbardziej. Pracuj nad sobą, zmieniaj to. Zmieniaj, naprawdę wymagaj od siebie. Ludzie szczęśliwi to są ludzie, którzy od siebie wymagają dużo. Wymagaj od ciebie, zmieniaj to, ale zmieniaj to dla siebie, nie dla innych osób. Naprawdę, jeżeli kiedykolwiek tak myślałeś, czy jeżeli jesteś w takiej relacji, że myślisz sobie, no dobra, ja się zmienię, no to on czy ona mnie będzie szanować, czy też inaczej traktować, czy też inaczej popatrzy na mnie? Nie. Po prostu nie. Naprawdę. Nie. Nie zmieniaj się dla kogoś. Zmień się dla siebie. To jest właśnie poczucie własnej wartości i naprawdę, jeżeli ktoś zobaczy w tobie, że ty siebie szanujesz, że szanujesz to, jakim ty jesteś, jaką ty jesteś osobą, jaką wspaniałą jesteś osobą. Naprawdę uwierz to, bo jesteś wspaniałą osobą. Każdy z nas jest wspaniały. Nie ma między nami naprawdę jakichś lepszych czy gorszych. Każdy z nas jest wyjątkową, wspaniałą indywidualnością i osobą. Pamiętaj, osoba to jest ktoś, kto jest osobny, kto jest niezależny. I dlatego, jeżeli będziesz to pokazywać, jeżeli ktoś zobaczy faktycznie, ta druga osoba zobaczy, że ty swoją wartość znasz i swoją wartość szanujesz, to nagle się okaże, że ta twoja, że w jej oczach urośniesz, naprawdę urośniesz. Bo niestety dajemy się zapędzić taki trochę kozi róg i coraz więcej z nas stara się tak naprawdę układać pod innych, co jest naprawdę głupotą, co doprowadzi tylko i wyłącznie docelowo, że będziemy, no jeżeli to się nie zmieni, będziemy społeczeństwem, ja mówię o nas w sensie w tym momencie, osobach, które mają po nie wiem 20-30 lat, będziemy osobami po 50, które będą po prostu z rzeszą samotnych ludzi. Naprawdę. Będziemy samotni i będziemy nieszczęśliwi, bo nie znamy wartości, nie znamy właśnie wartości, naszej wartości. Ceń siebie, bo jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowa. To byłoby na tyle. Więcej nie będę ci zawracał tego wieczora głowy. Pomyśl sobie nad tym, bo wydaje mi się, że naprawdę warto. Ceń siebie, doceniaj siebie i znaj swoją wartość, a inni zaczną wtedy ją zauważać. Dobra, koniec mojego gadania. Trzymaj się, naprawdę trzymaj. Już nie mogę doczekać się następnego naszego spotkania. Pa!